Agenci CBA z Łodzi zatrzymali na gorącym uczynku przyjęcia i wręczenia łapówki trzy osoby. Wśród nich jest dwóch pośredników handlu nieruchomościami i uczestnik przetargu zorganizowanego przez Agencję Mienia Wojskowego. Podczas śledztwa ustalono, że handlarze nieruchomościami w zamian za łapówkę chcieli odstąpić od licytacji na rzecz zatrzymanego uczestnika przetargu. Zgromadzony w śledztwie materiał trafi do prokuratury w Bydgoszczy.